Turyście poleciłbym przede wszystkim jakiegoś ciekawego przewodnika w postaci miejscowej osoby, która oprowadzi po różnych ciekawych miejscach. Poleciłbym, no, w zależności od tego, w jakiej porze roku i w jakim momencie turysta jest, no to już wiadomo, że różne rozmyte festiwale działają przez kilka dni w roku, więc to zależy od tego, kiedy jest turysta. A z takich stałych rzeczy, które istnieją non-stop przez cały rok, no to na pewno bym polecił pobyt w Tekturze. Poleciłbym też, nie wiem, spacer po podziemiach Lublina. Poleciłbym spacer z grupą z miejscowych ludzi po takich uliczkach starych, ale zaniedbanych. Na przykład ulica Wesoła, jakiś Kośminek, 10, jakieś takie zaułki, nieodkryte jeszcze, takie po prostu stara architektura, zabytkowe budowle, ale takie, które nikt jeszcze ich nie wyremontował. W odróżnieniu na przykład do lubelskiego Starego Miasta, które jest wyremontowane, ale moim zdaniem tracił urok przez to.